Witam Państwa. Mam dzisiaj przyjemność obejrzeć mecz rozgrywany w miejscu owianym legendą na Anfield. Piłkarze są już gotowi do gry. A gotowi do skomentowania tego spotkania dla Państwa są Tomasz Smokowski i Jacek Laskowski. Przed Państwem dwie drużyny rywalizujące w Division Rivals. Ekipa Kittens zagra przeciwko Saints. Mają za sobą bardzo dobry okres i chyba liczą, że podtrzymają dobrą pasce. Najważniejsze. Sterling przed szansą. Ależ się teraz rzucił bramkarz. Świetna obrona. Głęboko w pole karne zagrywa. No w końcu spokojnie łapie piłkę. Tym razem bez trudu, ale ta interwencja sprzed chwili była czymś niesamowitym. Sam nie wiem, jak to obronił. Akcja toczyła się dalej. Dopiero teraz ma okazję, by uspokoić nieco grę. Ładny dribbling. Zawodnik idzie dalej. Co teraz zrobi? I już mamy bramkę. Otwiera wynik spotkania. Teraz będzie już chyba tylko ciekawiej. No to mamy 1-0. Zawodnicy Saints zaczynają budować akcję. Ale niestety ta akcja kończy się niepowodzeniem. Popisowo go teraz oszukał. Adresatem podania teraz Sterling. Odbiór jak z podręcznika, brawo. Podanie do De Bruyne. Przeciwnik liczył na gola, ale już po zagrożeniu. I oto z piłką Neymar. Ależ to była niebezpieczna sytuacja. Doceńmy obrońcę, naprawdę. No tak, oczywisty faul i sędzia dyktuje rzut wolny. I De Bruyne przy piłce. Wspaniale broni Jaszyn. Wrzuca w okolice 11 metra. Bądźmy szczerzy, to była łatwa interwencja. Imponują dzisiaj w obronie, naprawdę. Znowu są przy piłce. Podanie do De Bruyne. Źle teraz N'Golo Kanté. Tracą teraz piłkę, nie utrzymali posiadania. Kevin De Bruyne. Błąd Kevina De Bruyne. Oddał rywalom piłkę za darmo. Ta akcja Saints może przynieść owoce. Ale nic z tego nie będzie. Dobra gra w obronie. Piłkę ma Kanté. Powstrzymany ten atak, ale akcja wyglądała groźnie. Muszą się bardziej pilnować. I Fernandinho. I podanie do Kanté. Posyła teraz ładną piłkę w szesnastkę. Wybija, ale niedobrze. Przeciwnicy nadal mogą coś z tego zrobić. Takie podanie nie miało szansy dojść. Ricardo. Ładnie zapowiada się akcja Saints. Okazja, Sterling. Gol! Remis! A więc wszystko zaczyna się od początku. To naprawdę świetna wiadomość dla samego widowiska. Wyrównali więc stan spotkania 1-1. Piłkę ma Kanté. Piłka zagrana do Sterlinga. Ale Robinsonada, jak on to zrobił? W okolice 11 teraz wrzuca. Adresatem podania teraz Sterling. Ach, mieli piłkę i wydawało się, że mieli też pomysł na akcję. No ale wyszło jak wyszło. Mogą tu teraz groźnie skontrować.
Będzie groźnie, prostopadłe podanie. Skutecznie interweniuje i wybija piłkę. Przejmują teraz piłkę, dobrze się ustawili. Mogą zaatakować. I mamy podanie do Neymara. Tak jest! Odzyskują prowadzenie! Aktualny wynik to 2-1. No nie, tak nie można podawać. Gospodarzom rzadko jest dane powąchać piłkę. Czy jednak można ich za to krytykować, skoro wynik meczu jest dla nich korzystny? Jak widać, różnymi metodami... Ale musimy na chwilę przerwać. Jak on to zrobił? Niesamowite! Atakujący robił co mógł, strzelił całkiem nieźle, ale i tak bramkarz nakrył go czapką. Znakomita interwencja, to musi dodawać pewności siebie. Szansa na błyskawiczny wypad pod bramkę rywala. Piłka zagrana do Sterlinga. Madison przy piłce. Uwaga, okazja na remis. Ależ teraz broni, wydawało się, że jest bez szans. Wykazał się najwyższym kunsztem. To naprawdę była bardzo trudna do obrony sytuacja. Tu nie było żadnego niebezpieczeństwa. Łatwa wrzutka. Neymar. No, ale trik. Tylko minuta dodatkowego czasu. Salah traci piłkę. Niedokładne podanie. De Bruyne. I podanie do Kanty. I De Bruyne przy piłce. A teraz Jamie Vardy. I mamy remis! A to oznacza, że mecz zrobi się jeszcze ciekawszy. Choć przecież i tak już było nieźle. Arbiter kończy pierwsze 45 minut meczu rozgrywanego na Anfield. No i zaczynamy, proszę Państwa, drugą połowę tego meczu. Fernandinho, De Bruyne. Przechwycili teraz piłkę, dobre ustawienie w obronie. Mogą budować akcję. Jest gwizdek, gra wstrzymana z powodu spalonego. Przesądziły dosłownie centymetry, Tomku. Można tutaj mówić o pewnym. Golo Kanté. Piłkę ma Kanté. I Fernandinho. Teraz budują atak pozycyjny w okolicy pola karnego. Niestety dla nich akcja przerwana. Chorągiewka w górze. Mamy spalonego. Niezłe zagranie, ale żeby zakończyło się powodzeniem, należało szybciej wracać z offside'u. Tym razem się nie udało. Dobrze odebrana piłka, rywale zaczną z autu. Strzał, Salah! Ale strzał zablokowany. Ten korner daje im szansę na objęcie prowadzenia. Wreszcie jakaś sposobność, może obejmą prowadzenie. Kibice mocno w to wierzą, zresztą proszę posłuchać. Oho, teraz jest niezła okazja do kontry. Nie poszła im ta kontra. Tracą piłkę. Opłaciło się przycisnąć. Co teraz? Wybija, ale niedobrze. Przeciwnicy nadal mogą coś z tego zrobić. Adresatem podania. Teraz Sterling. Kanté. Kevin De Bruyne. Piłka krąży jak po sznurku. Wyczekują odpowiedniego momentu. Ależ przechwyt, prawie pod bramką rywali. Za chwilę może być groźnie. Wolna flanka, jest tam sporo swobody do przeprowadzenia akcji. Ależ teraz mogło być groźnie. Czy wykorzystają okazję? Co za obrona, nie ma bramki. Świetna interwencja, co tam się stało?
Kibice widzą, że ich drużyna doskoczyła teraz rywalowi do gardła. Wspaniale interweniuje bramkarz, ależ się teraz wyciągnął. Rzuca w okolice 11 metra. Niepewnie teraz to zagrywa, chyba chciał to wybić daleko. Ronaldo. Świetny teraz dribbling, wciąż idzie na bramkę. Piłka wraca do środka. Bramkarz pewnie, łatwe miał zadanie. I ruszają z kontrą, będzie ciekawie. Zapowiadało się nieźle, ale powstrzymany ten kontratak. Prostopadłe podanie od Sterlinga. Okazja, Sterling. Tak, gol! Raheem Sterling. Na tablicy wyników mamy 3-2. I Fernandinho. Kanté. Nie popisał nam się obrońca teraz. Teraz musi! Bramka! Ale szybko wyprowadzony kolejny cios. Czy po czymś takim przeciwnik może się jeszcze pozbierać? I po tej bramce jest 4-2. Dobrze, pod polem karnym rywala. Cierpliwie czekają na okazję. Zdobywa teraz piłkę dla swojej drużyny. Teraz stworzył sobie szansę. Uwaga! No jeszcze nie koniec. I jest! Tym samym prowadzą różnicą 3 goli. Po prostu muszą to wygrać. Iście hokejowy wynik. 5-2. Nie ma wątpliwości. Był faul. Sędzia podyktował zupełnie. Stało fragment gry. Jak widzimy, rozegrany na krótko. No a teraz oddał piłkę w zasadzie za darmo. Uwolnił się z podkrycia. Okazja! Szanowni Państwo, kapitalna dyspozycja i skuteczność zawodnika, przecież mecz jeszcze trwa. Naprawdę dawno nie oglądaliśmy tak jednostronnego widowiska. Równie dobrze już teraz można byłoby zakończyć ten mecz. Żal patrzeć. Ma trochę przestrzeni, może próbować wrzutki. Wybija bramkarz, ale piłka nadal przed. Ale uwaga, mamy przechwyt, ale świetna to była próba. Piłka przelatuje tuż nad poprzeczką. Madison. Przed Sterlingiem pojawiło się sporo wolnej przestrzeni. Jest! Znowu gol! Bramka za bramką. Drużyna przeciwna na deskach. A im się nie nudzi. Strzelają, strzelają. Kolejne gole. Zdecydowane jest to prowadzenie. Raheem Sterling. To już końcówka spotkania. Do końca. Zostało już tylko 5 minut. Oj, strata piłki. Będzie
to, co Państwo widzicie, to wysoki pressing. I Eriksen z piłką. Nie, nie dał się zaskoczyć. Świetnie wybronił. Rzuca w okolice 11 metra. I już nic z tego rożnego nie będzie. Teraz jest dobra sytuacja do wyprowadzenia kontrataku. Sterling. Uwaga, mamy dobre prostopadłe podanie. Tak nie pokonają Jaszyna. Do końca meczu już tylko minuta plus to, co doliczy sędzia. Ma sporo miejsca, czy dośrodkuje? Wybija, ale niedobrze. Przeciwnicy nadal mogą coś z tego zrobić. Sędzia kończy dzisiejsze...